Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. To jest wysłuchanie, nazywam się Artur Nowak, a gościem naszym dzisiaj jest Krystyna Kurczap-Redlich. Zapraszam Was do drugiej części naszej rozmowy wokół książki Pandrioszka. Bardzo mocny reportaż na temat Rosji lat 90. Jeśli jesteście zainteresowani tym tematem, pierwsza część rozmowy na YouTubie do oglądnięcia. Ale myślę, że spokojnie możecie zacząć przyglądać się Rosji poprzez autorkę tego poprzez rozmowę z autorką tego reportażu już teraz. Pani Krystynie, pani Krystyno. Tu jest napisane, że Rosja, nic tutaj nie jest podobne do tego samego gdzie indziej. Tak. I to ja myślałam, że odkryłam Amerykę, kiedy stworzyłam to zdanie, tę myśl, a po powrocie do Polski znalazłam książkę naszego publicysty z końca wieku XIX i początku XX, który nazywał się Aleksander Kamiński i który napisał coś mniej więcej takiego: nic w tym kraju nie przypomina tego samego, gdziekolwiek by ono się znalazło. Czyli po prostu nie ja jedna. Nie ja jedna zobaczyłam tę straszliwą odmienność narodu, ludzi rosyjskich od reszty, którą my znamy. Pani Krystyno, wciąż stawiamy sobie pytania, jak to się dzieje, że w społeczeństwie w XXI wieku, no jednak w Europie wydarza się taka historia, w której w bezprzykładny sposób jedno państwo atakuje drugie. Mamy do czynienia z niebywałym okrucieństwem zbrodni wojennych i nie znam dokładnych szacunków, ale około 80% społeczeństwa to akceptuje. Skąd ten strach? Skąd ten brak takiego elementarnego zainteresowania się tym, co się dzieje z moim krajem? Muszę tutaj powiedzieć, że teoretycznie jest to 80% poparcia, tak naprawdę ja myślę, że jest to 50% poparcia, co jest i tak bardzo dużo, ale tutaj musimy oddać szacunek jednak już w tej chwili prawie 18 tysiącom Rosjan, którzy już byli aresztowani, zatrzymani z powodu przeciwstawiania się wojnie i którzy przeciwstawiając się wojnie wiedzą, nawet wystarczyło wyjść gdziekolwiek z kartką pustą. Za pustą kartkę już w tej chwili się także bierze ludzi z ulicy na posterunki. Więc zdajmy sobie sprawę z tego, że ci ludzie się nie boją i to jest dla mnie nieprawdopodobne. Nie wiem, czy potrafiłabym być taka odważna, bo strach jest, cały czas mówimy o strachu i zastanawiamy się, jak daleko sięga ten strach historycznie i nie mam innej odpowiedzi, no właśnie, jak sięganie do Mongołów. No, jest wiek XIII, jest Dżingis Khan napada na całą wschodnią część mapy, prawda, do nas dochodzi w 1241 roku, tak, do krakowskiego Lajkonika, to są nie Dżingis Khan, Tatarzy, wszystko jedno, ale w każdym razie, ja nie kończyłam historii, ale to wiemy na pewno, że terror mongolski był potworny, że Mongołowie urządzili gdzieś na samym początku wielki bankiet, jest tam gdzieś opisany, nakładając drewniane deski na żywych ciałach tych pokonanych ludzi, po prostu i tańczyli na nich, gniotąc im kości. Więc tak się zaczęło panowanie mongolskie. Wydał Dżingis Khan cały zestaw norm, które nazywał Wielką Jasą, gdzie właściwie najlżejszą karą była śmierć, a śmierć przez powieszenie albo jakaś inna, no przez powieszenie szybka śmierć, bo na przykład arystokracji w ten sposób nie zabijano. Arystokratom łamało się kręgosłup, żeby umierali powoli, ponieważ żeby się nie wylewała z nich krew, ponieważ według Mongołów, jeżeli krew się wyleje z człowieka, to on nie będzie mógł się odrodzić już w przyszłym życiu. I dlatego arystokracja konała jeszcze w cięższych mękach. I
tak to idzie dalej. Jest za czasów cara Iwana Groźnego, który był carem szalonym, bardzo dużo zrobił dla państwowości rosyjskiej, ale nie o tym mówimy. On stworzył całą armię ludzi, którzy mieli się rozprawiać z jego przeciwnikami, przede wszystkim z bojarami. I ta armia, to była armia opryczników, nazywała się, którzy mogli wszystko. Oni mieli się rozprawiać z przeciwnikami cara, a czy ktoś jest przeciwnikiem, czy nie, to oni określali, czyli absolutna dowolność. Nie podoba ci się ten ktoś, to proszę uprzejmie, już się z nim rozprawiamy. A jak? To przeczytam państwu króciutki wykaz tych kar napisanych przez Rosjanina, Lwa Gumilowa, nie przeze mnie. Więc można było tak, każdy mógł zlecić palenie na stosie, ćwiartowanie, obdzieranie ze skóry, zamrażanie w tak zwane słupy lodowe, czyli w zimie, albo obsypywane człowieka śniegiem, tam minus 30 na przykład stopni, czy minus 20, albo wsadzano do rzeki. Więc wszystko jedno, tak czy inaczej, z człowieka robił się słup lodowy i to się tak nazywało. Słupy lodowe, wbijanie na pal. I jeszcze przy tych wszystkich dramatycznych sprawach bardzo często gwałcono na oczach tych mordowanych ludzi, ich żony, ich córki. I to była oprycznina, to był Iwan Groźny, który, jak wiadomo, w przestępstwie szału zabił swojego syna. Ale potem płakał. Więc, tak, zdaje się, tak, szalony, tak, człowiek, tak, zupełnie, tak. Więc dobrze, ale był także, to jest jedna sprawa, tortury wchodzą w obyczaj tego narodu, zdecydowanie. Tortury także przychodzące ze wschodu, no sławne Chińczycy też nie przebierali, prawda, w dżentelmeńskości, jeśli idzie o stosunek do swoich wrogów. Niebywałe okrucieństwo. Niebywałe okrucieństwo, sławne tortury chińskie, ta, potworne. Ta. Więc z jednej strony ze wschodu idzie to okrucieństwo, z drugiej strony od carów idzie to okrucieństwo. Totalnie cała Rosja jest objęta od wieków potwornym strachem. Ale nie tylko. Jedni się boją jako ofiary, ale inni są katami. I w ogromnym opracowaniu na temat tortur Abramkina, czyli obrońcy praw człowieka, ale profesora socjologii, wyczytałam, i to cytuję, że tortura fizjologicznie zmienia człowieka. To znaczy, że człowiek, który przeszedł tortury, nie tyle nawet fizycznie jest zdegradowany, ile psychicznie, i że zmienia się jego genetyka, jego fizjologia, i zostaje to przekazywane w pokoleniom, to znaczy potomkom. To jest kawał tej historii o traumie pokoleniowej. To, co ja nazwałam zupełnie podświadomie i tak publicystycznie genem strachu, okazuje się, że ma także naukowe podstawy. Podstawy naukowe. Z jednej strony ofiary, powtarzam, ale z drugiej strony masa tych katów. No bo weźmy teraz obozy Łagry za Stalina, prawda? No to ktoś był tymi strażnikami. Tam byli jacyś strażnicy, którzy znęcali się nad swoimi rodakami. Ale też taki całkowity brak empatii. No, Stalin zamordował matkę swojej córki, swojego syna nie chciał wymienić na jakiegoś generała niemieckiego. No, podejmował jakieś takie decyzje, na mocy których ginęły dziesiątki tysięcy ludzi, a wieczorem potrafił się... Ale mamy poświadczenie, że Stalin pod koniec życia, mamy czarno na białym, był paranoikiem. A debaty na temat psychologii Władimira Władimirowicza Putina są w tej chwili nagle bardzo en vogue i głośne. A gdy ja o tym pisałam w 2016 roku, to napadnięto na mnie zewsząd, że ja psychologizuję, że tak się nie pisze biografii prezydenta i tak dalej. A ja piszę, dlaczego Putin jest taki, a nie inny. I dlaczego Putin jest też właściwie fizjologicznie pozbawiony możliwości empatii. On jest socjopatą. On właściwie tylko, można było zauważyć empatię w stosunku do jego psów, które bardzo kochał. Ale nie jestem przekonana, czy jego córeczek, dwóch, tak, dopóki one były małe. Ale w tej chwili, nie tak dawno słyszałam z ust osoby, której wierzę,
że jest w tej chwili głośna taka sprawa, że jego córka, młodsza Jekaterina, może zostać przewodniczącą Dumy. Tak, jest. I ta osoba, która o tym mówiła, bo zapytano ją, czy to możliwe, ona powiedziała, ona straszliwie nie chce. Jest, jak przystało na córkę Putina, jedną z bardzo bogatych osób, ma instytuty naukowe pod sobą i inne. Jest bizneswoman pełną gębą, że tak powiem, i jej to do niczego nie jest potrzebne. I tutaj taka padła fraza, ale ona tak strasznie boi się ojca, że jak jej każe, to ona to zrobi. Więc tak jako dorosła osoba. Jest tak skonfigurowana już po prostu. Dorosła osoba, która niedawno właśnie urodziła córeczkę z człowiekiem, który nazywa się tak samo jak prezydent Ukrainy. No, tak, to jest ale pewien, to naprawdę nie rodzina. Pewien paradoks. Ale też opisywany przez pani w tym wszystkim, tym okrucieństwie, system donosów, takiego posłuchiwania tych szpicli. To też zdaje się ten background carski jeszcze. Borys Godunow wydał dekret także obronie swojej władzy o nakaz właściwie wzajemnych donosów. I zaczęły się wtedy, to znaczy kilka dobrych wieków temu, donosy męża na żonę, córek na dzieci na rodziców i tak dalej. I przez wieki to się tak bardzo utrwaliło, że chyba to była to Kudżawa. Mówił, że jeżeli u nas chcą ludzie mówić prawdę sobie nawzajem, to może mąż z żoną mówić pod kołdrą. I to pod kołdrą. No więc, a dzisiaj od podsłuchiwania i podglądania mamy Facebook. Wystarczy na grupa chłopców 14-letnich. To jest z początku tego roku, w lutym. Wtedy, kiedy wielkie przestępstwo popełnili, ponieważ na Facebooku wymieniali sobie doświadczenia z wysadzaniem puszki po Coca-Coli, coś takiego. No terror wielki. Tak. W ogrodzie puszki po chipsach wysadzali i mówili, jak to fajnie właśnie się dzieje. A dlatego ich oskarżono o terroryzm, ponieważ wcześniej któryś z nich napisał, że FSB to coś tam nieładnego napisał o FSB. I ci chłopcy zostali skazani na 7 lat łagru, a inni na mniej, na 3 czy 4. Zdajcie sobie Państwo sprawę, w momencie skazywania w tym roku oni mieli po 16 lat. No to donos nie tak dawno, bo chyba 9 czerwca zapadł wyrok w sądzie, który nazywa się Sądem Mieszczańskim, sama przed nim stawałam, też na skutek donosu. I to jest jeden z sądów dzielnicowych Moskwy. Sąd Mieszczański oskarżył i zasądził na 7 lat łagro radnego miejskiego z innej dzielnicy, radnego dzielnicowego z innej dzielnicy, który przed dniem dziecka, zastanawiając się razem ze swoimi z radnymi, jak ten dzień obchodzić, powiedział, że my nie możemy zajmować się rozrywką, kiedy za naszą granicą, obok, dzieci ukraińskie padają z rąk naszych żołnierzy. Coś takiego mniej więcej, ja nie cytuję dosłownie, taki był sens. I przeczytałam, że na skutek jego inicjatywy i jeszcze jednej radnej uczczono poległych Ukraińców, zabitych Ukraińców minutą ciszy. I oczywiście ktoś doniósł. I ponieważ ktoś doniósł, to ten człowiek zostaje skazany na 7 lat i to po 5 dni trwało śledztwo, a ta pani radna na szczęście zdążyła uciec. Jest za granicą. W tej chwili. Więc to się dzieje teraz. I to są donosy teraz. A jednym z pierwszych dekretów wydanych przez Putina w 2000 roku była reanimacja oskarżeń na podstawie anonimów.
To znaczy, że śledztwo w jakiejś tam sprawie mogło zostać wdrożone na podstawie anonimu i można było doprowadzić kogoś do sądu na podstawie anonimu i skazać na podstawie anonimu. I to był jeden z pierwszych dekretów wydanych przez Putina zaraz po jego wybraniu w 2000 roku. Doskonały instrument, żeby wykończyć wrogów politycznych. Jak dalej to wygląda? Na przykład mamy Rosyjską Akademię Nauk, którą Putin rozłożył totalnie. I też jeden z pierwszych dekretów, równocześnie z tym o anonimach, to był dekret nakazujący każdemu, kto chce wyjechać za granicę albo wysłać swoją pracę za granicę, do przedstawienia tego najpierw jednostce FSB przy uczelni. Mamy pełny Związek Radziecki. Już zaopiniowało FSB, co tamten ktoś sobie pisze. No dobrze, ale gdzie jest dzisiaj? Proszę Państwa, to jest nieprawdopodobne, że dzisiaj stan nauki rosyjskiej nie jest do porównywania ze stanem nauki Związku Radzieckiego. Bo w Związku Radzieckim naukowcy prawdziwi byli otoczeni właściwie, no z wyjątkiem Sacharowa przez długi czas, byli otoczeni specjalną opieką. Był Akadem Gorodok. Sklepy były. Daleko był tam Akadem osiedla. Gorodok. Daleko na wschodzie był Akadem Gorodok, gdzie ich wszystkich tam, tych najlepszych tam zasiedlono. Wiadomo było, że to sami dysydenci, nikt ich tam nie śledził, ale robili swoją robotę i zdobywali Nagrody Nobla. A jaką mamy dzisiaj Nagrodę Nobla zdobytą przez Rosjan? No w ostatnich... W 2010 roku dwóch młodych ludzi z fizyki dostało Nagrodę Nobla, ale oni mieszkają od dawna w Amsterdamie. Rosjanie są wykluczeni w ostatnich tygodniach ze wszelkich jakichś gremiów skupiających naukowców. Rady naukowe, wielu pism powiedziały, że nie będą już publikować Rosjan. Putin tak złamał tych naukowców, że w zasadzie wszystkie uniwersytety przyklasnęły tę wojnie. Bo się tak strasznie boją. I wyczytałam w naszej prasie taki list potępiający tych rektorów różnych, no z 600 uczelni w całej Rosji. No, wiecie Państwo, bardzo łatwo nam, siedząc sobie tu, potępiać kogoś tam. Ja nie wiem, jak ktoś z nas by się zachował na miejscu, powiedzmy, takiego rektora, po którego można by było przyjść następnego dnia i powiedzieć mu, że właśnie, proszę pana, pański samochód stoi nie tak, tylko tak, w związku z czym my pana musimy zatrzymać na 2 tygodnie, a potem już by on się przyznał do wszystkiego. Albo przecież ci ludzie mają dzieci, ci ludzie mają rodziny. O to chodzi, że bycie człowiekiem porządnym w Rosji według normalnych, już nie powiem naszych ogólnopolskich, bo nie są to ogólnopolskie normy, według normalnych norm wymaga odwagi. I to jest najstraszliwsze, co się stało przy Putinie. Że o ile przy Jelcynie jednak strach właściwie wyparowywał. Nie powiedziałabym, żeby wyparował. Strach związany ze sprawami politycznymi wyparował zupełnie. Tak, Gorbaczow, Jelcyn to zupełnie. To Gorbaczow wypuścił ostatniego więźnia politycznego. Przy Jelcynie nie było żadnych więźniów politycznych, ani też żadnych zleceń zabójstw. Przy Jelcynie owszem, ginęli dziennikarze, ale no na pewno nie z jego inicjatywy. A co się dzieje przy Putinie? Moja poprzednia, ta książka, o której poprzednio mówiliśmy, czyli Wowa, Wołodia, Władimir, kończy się dość skromnym wykazem ludzi, którzy zginęli najprawdopodobniej na bezpośrednie zlecenie Putina. Czy to jest możliwe? Zapytajcie Państwo o wyrok Sądu Londyńskiego w związku ze śmiercią Litwinienki, gdzie zostało czarno na białym stwierdzone, że najprawdopodobniej to mówiła pani premier, jak ona się nazywała, poprzedniczka obecnego premiera, w tej chwili mi wyleciało z głowy. May. Właśnie. Która w ogóle
była, ona przedtem była ministrem spraw wewnętrznych, minister spraw wewnętrznych, absolutnie nie chciała uruchomić śledztwa w sprawie zabójstwa Litwinienki. Dopiero kiedy została premierem, już nie mogła z tego się wycofać. I zresztą wdowa po Litwinience zrobiła już tyle w sprawie rozpoczęcia tego procesu, że on się odbył. I zostało powiedziane, że zostało stwierdzone czarno na białym, że zabójstwa dokonali ci i ci, dwóch panów, najprawdopodobniej na zlecenie samego Władimira Putina. No więc, jeżeli on zlecił zabójstwo Litwinienki, to zlecił także, nie, to nie jest proces poszlakowy i myślenie poszlakowe. To, o czym ja piszę w tamtej książce, czarno na białym zostało w wielu wypadkach dowiedzione. Więc jeżeli... Ta miara odwagi jest zupełnie inna niż w społeczeństwach... Bycie odważnym przy Putinie wymagało od samego początku odwagi i wymagało specjalnych cech charakteru. Szczególnie od roku 2003, kiedy Putin absolutnie wymiksował opozycję z telewizji. Następnie przy wyborach do Dumy oni w ogóle nie istnieli. W zasadzie ostatni moment istnienia wolnych mediów to była ta kampania prezydencka, która towarzyszyła właśnie wyborowi nielegalnemu zresztą, też nielegalnemu sfałszowanemu Putina. Tam jeszcze ścierały się jakieś frakcje Bieryzowskiego, mera Moskwy Łuszkowa, ale Prymakowa, ale to był ostatni czas, kiedy jeszcze te media jakoś funkcjonowały i to był koniec. Wtedy funkcjonowała telewizja główna, państwowa, która należała do Borysa Bieryzowskiego i która była proputinowska, ponieważ Bieryzowski miał wielkie zasługi w wyborze Putina, tak się mówi. Ale to już temat na osobną historię. To jest temat na osobne opowiadanie. A antykremlowska była telewizja Gusińskiego NTV. Ale przecież ona funkcjonowała przez cały czas przy Jelcynie razem z przezabawnym, na najwyższym poziomie satyrycznym przez pana Wiktora Szenderowicza, który musiał też niedawno wyjechać z Rosji. Był taki program Kukły. I w tych kukłach bezlitośnie naśmiewano się z Jelcyna. Bezlitośnie. I on to znosił spokojnie, aczkolwiek nie z zachwytem. Po pierwszych kilku programach z Putinem został program tych kukieł, został program zamknięty i jego autorzy, nie tylko został program zamknięty, telewizja NTV została zamknięta, Gusiński został zaaresztowany i wsadzony do więzienia, wyszedł z tego więzienia po kilku dniach, dlatego że postawiono mu, jak to było w Ojcu Chrzestnym? Propozycję nie do odrzucenia. Otrzymał propozycję nie do odrzucenia, czyli albo nie wyjdziesz z tego więzienia, albo oddajesz nam... telewizji. Tak. I tak to się skończyło. Przypomnijmy też, bo nie wszyscy w Polsce o tym wiedzą, że nazywanie w ogóle po imieniu interwencji wojny zbrojnej w Ukrainie jest karane, bo w nomenklaturze... Nie wolno mówić wojna. Mówi się o operacji specjalnej. Operacja specjalna, bardzo trudne, denazyfikacyjna i operacja specjalna antyfaszystowska, nie, demilitaryzacyjna i denazyfikacyjna. Ale teraz przeglądając tę książkę, znalazłam w niej moje stwierdzenie, które odnosiło się do wojny w Czeczenii, że naród, który występuje zbrojnie przeciwko zupełnie niewinnemu innemu narodowi, nie można takiego narodu nie można nazwać innego jak narodem faszystowskim. I teraz się mówi Putin faszysta, Rosja faszystowska, ale tak z takimi samymi faszystami byli w stosunku do Czeczenów. Przepraszam, takimi samymi faszystami byli w stosunku do Gruzinów w 2008. Dużą częścią Pandrioszki jest właśnie historia Czeczenii. Pani Krystynie, pomimo zakazu, pomimo braku
akredytacji udało się nielegalnie dotrzeć wielokrotnie do Czeczenii. Ja przypomnę, że pani Krystyna był taki czas, była nawet zgłaszana jako kandydatka do pokojowej nagrody Nobla. To jest Amnesty International. Tak jest. To jest, pani Krystyna jest osobą, która znała politkowską innych dysydentów, którzy zginęli na osobisty rozkaz Putina. Nieprawdopodobne okrucieństwo wobec Czeczenów. Skąd ta nienawiść Putina taka osobista wobec tego narodu? Wobec każdego narodu i wobec każdego, kto ośmiela się przeciwstawić wielkości Rosji. No ale przecież to był Holokaust. Te liczby są nieprawdopodobne, one są porażające. Tym bardziej, że odnoszą się do narodu, który przy początku ponad wojny miał milion. Milion, właśnie. Milion. A 400 tysięcy? Nie wiem, czy zostało, zostało 42 tysiące dzieci. Dzieci same, wymordowanych, tak. 200 tysięcy zabitych, a ile kalek? Zresztą ja o tym robiłam filmy. Tak, tak, są też reportaże. I tam, i tam są właśnie pokazane te kaleki i tak dalej. Ale co w Putinie jest niewątpliwe, to wyniesiona z dzieciństwa, wbita mu do głowy przez człowieka, który teoretycznie jest jego ojcem, miłość do Stalina i do Związku Radzieckiego. Tylko nie należy mylić Związku Radzieckiego popieranego przez Putina z komunizmem, dlatego że na pewno w komunizmie nie podobałby się, nie podoba się Putinowi własność publiczna, brak własności prywatnej. Jak wiadomo, to własność prywatna dla niego jest niezwykle ważna. Wiadomo, że jest to chyba najbogatszy człowiek na świecie, bo ma cały budżet Rosji. Tak, to są jachty warte miliony, rezydencje. Każdy musi mu tam działkę wpłacić, żeby w ogóle mógł jakoś funkcjonować. I to, że Czeczeni ośmielili się żądać wolności jeszcze przy Jelcynie, i co najgorsze dla takich ludzi jak Putin, było to, że Rosja tę wojnę pierwszą przegrała i że został podpisany traktat pokojowy między wysłannikiem Moskwy, generałem Aleksandrem Lebiediem, a komendantem, głównym komendantem Czeczenów, Asłanem Maschadowym, który potem został prezydentem. To był pokój w Chasawiurcie zawarty w 1996 roku w czerwcu, czego absolutnie generalicja rosyjska nie mogła upokorzenie przeżyć. Upokorzenie wielkie. Straszliwe upokorzenie, nie tylko i upokorzenie dla Rosjan, coś strasznego. W 1997 roku Jelcyn przyjmował na Kremlu Maschadowa i innych, innych ludzi ważnych z Czeczenii i podpisał z nimi na jedną stronę pakt o nieagresji, który oczywiście został podeptany dokładnie, ale Czeczeni są niesłychanie naiwni. Oni wierzyli, że naprawdę uzyskali, oni nie chcieli nigdy niepodległości, oni chcieli po prostu autonomię mieć. Oni nie chcieli ani odrębnej armii, ani odrębnej waluty, ani odrębnej polityki zagranicznej. Oni chcieli mieć święty spokój od Moskwy po prostu. Oni chcieli tego, co dostał właściwie za darmo pokojowo Tatarstan. No ale Czeczenom się to nie udało. I każdy naród, który ośmiela się występować przeciwko Wielkiej Rosji, czy to jest mała Czeczenia, czy to są Gruzini, ktokolwiek zawsze będzie wrogiem Putina. Putin jest... A propos Ukrainy, jest rok 1994, kiedy Putin jest już trzeci rok zastępcą mera Petersburga. Jest właściwie mało Sobczaka, jest bardzo mało znaną osobą, a wtedy w 1994 roku odbywa się pierwsze po pierestrojce zebranie tak zwanego klubu Bergsdorskiego, który skupiał intelektualistów, ekonomistów, politologów z Zachodu i z Rosji. I uczestniczył tam Putin, który przysłuchiwał się tym nieprawdopodobnie wstrętnym dla niego dywagacjom, czyli głupstwom, na przykład o tym, że
można by było rozszerzyć NATO na wschód. Już wtedy o tym mówiono. W pewnym momencie Putin wstał i powiedział coś mniej więcej takiego, że 25 milionów Rosjan znalazło się poza granicami Rosji. To nie znaczy, że myśmy o tym zapomnieli. Rosja tylko z przyczyn dyplomatycznych nie upomina się o powrót granic, w których ci Rosjanie mieli żyć, na przykład jak o powrót Krymu. Jest rok 94. I co siedzi w głowie tego człowieka, już który wtedy w ogóle się nie zajmuje polityką zagraniczną, mimo że wtedy jest na czele z Komitetu do Spraw Zagranicznych, ale to głównie chodziło o szmugiel za granicę wszystkiego, co się dało. Łącznie z narkotykami. Całego majątku rosyjskiego wojskowego, łącznie z narkotykami, ale to nie jest ten temat. Tak. Więc wtedy wstaje ten niepozorny człowiek i wygłasza to, co mu leży na sercu, po prostu. I kończy taką frazą, i to zacytuję, bo pamiętam ją. Rosjanie wielkim narodem są i trzeba ich szanować wszędzie, gdzie się znajdują. Ale proszę zauważyć, on nie powiedział, że 25 milionów Rosjan, czyli Ukraińców, Kazachów i innych, wybrało wolność w swoich republikach. On tego nie powiedział. On powiedział, że oni się znaleźli poza granicami Rosji. Czyli on już wtedy nie przyjmował do wiadomości, że jakikolwiek naród może mieć cokolwiek do powiedzenia. A jeżeli naród jakikolwiek występuje przeciwko Moskwie, to tylko z inspiracji złowrogiego Zachodu. I tak jest do dziś. I ta jego idea była rozwijana, nakręcana, podbudowywana ideologicznie przez ideologię słowianofilstwa, tam Dugina innych. Tak, Rękina. W każdym razie zmierzająca do tego, żeby Ukrainę przywrócić pod władzę Moskwy. No ostatnio to jest w ogóle taka koncepcja jednego wielkiego słowiańskiego społeczeństwa. Jak ja pod słyszę egidą o słowianofilstwie, jak ja słyszę o naszym braterstwie słowiańskim, to ciarki mi chodzą po grzbiecie, bo proszę Państwa, nie czuję się siostrą żadnego prawdziwego nacjonalisty rosyjskiego. U nas to też się mówi o prawdziwych Polakach, no ale na dziękuję szczęście uprzejmie. A dlaczego my nie możemy mówić o prawdziwych Niemcach, prawdziwych Turkach, prawdziwych Tunezyjczykach, czy prawdziwych Syryjczykach, na których ze Putin strachu, spuścił bombę? Z lęku mam wrażenie, że wszelkie te programy właśnie prawdziwych Polaków, prawdziwych Rosjan są ufundowane na lęku po prostu, na strachu przede wszystkim. One panie są podgrzewane, inspirowane, podbudowywane i finansowane przez dobrych naszych znajomych z Rosji. Przez FSB. Każdy większy niepokój w każdym kraju, czy to będą wybory prezydenta w Stanach Zjednoczonych, czy to będzie bunt żółtych kamizelek we Francji, zawsze będzie podsycany przez dobrych ludzi mówiących po rosyjsku, których na ulicach Paryża mamy było już dowody pełno na to, że to są też Filipiny. Mamy też dowody na to, że to jest Ameryka cała południowa. Fermy, i to straszne, troli co stało się w Syrii. Najbardziej, znaczy mnie boli Syria, mnie bolą bomby na Aleppo, bo strasznie mi przypominają Czeczenię. Tak. Już nie mówiąc o tym, jak bardzo boli mnie to, co się dzieje w tej chwili w Ukrainie, ponieważ jest to straszliwa, powiększona kopia tego, co widziałam w Groznym. Mówi się już właśnie o tym, przywołuje się taką analogię właśnie Grozny, Warszawa, tak? Przy okazji też powstania. A w tej książce właśnie widzę, jak ja często przyrównywałam to, co widzę w Groznym, do tego, co widziałam na filmach o Warszawie. Bardzo śmieszne tutaj znalazłam taki fragment, kiedy ja mówię jakiemuś Czeczenowi, że Grozny jest tak straszliwie zniszczony jak Warszawa. A on pyta, a co to jest Warszawa? A ja mówię, to jest miasto, które było tak straszliwie zniszczone jak teraz Grozny. Niemożliwe. No tak, ale jeszcze wracając do tego kontekstu, o którym pani mówiła, pani Krystyno, tego upokorzenia w 97 roku Rosji przez Jelcyna swoją drogą, jakiś to paradoks, jak musiał nienawidzić później Putin tego Jelcyna za to, co on zrobił, mam myśli ten pokój z Czeczenią.
Pani pisze o czymś nieprawdopodobnym, kiedy brutalna policja rosyjska dostaje takie zielone światło, żeby każdego śniadego, dobrze ja mówię, bez żadnej podstawy prawnej aresztować, więźnić, eksterminować, bez żadnego prawa do sądu. I to jeszcze przed Putinem. Przed Putinem, tak. To są rządy łóżkowe. No, ale też już wiadomo, kto rządzi w FSB i kto podejmuje tam decyzje. A w FSB od lipca 1998 roku rządzi Władimir Władimirowicz Putin. No właśnie. Mhm. Przypomnę, że znajdziecie to na kartach tej historii, którą opisuje pani Krystyna. Zupełnie bezprzykładny sposób traktowania mniejszości. To też jest w książce. Ale, żebyśmy nie kończyli na takich smutnych notach. Tutaj także jest i o psach, i o kotach, i o tym, jacy Rosjanie naprawdę są dobrzy dla zwierząt. No właśnie. To się niesłychanie. I to powiedział mi Rosjanin. Mówi, wiesz, niesłychanie zmieniło się podejście ludzi do zwierząt. No całe hordy psów gdzieś tam przy menderach. Całe hordy psów przy wyjściu, nie wiem jak dzisiaj to jest, ale wtedy, po pierwsze, nie było wtedy w Moskwie ani jednego schroniska dla zwierząt. Więc ludzie dokarmiali, na przykład na stacji metra, przy której ja mieszkałam, to hordy psów, jedna horda, zawsze taka sama, tak karmiona, że aż tłuściutkie, przyjemniutkie, wszyscy się lubili z wszystkimi, to znaczy ludzie z tymi psami, psy z ludźmi i to stało się powszechne i zwrócił mi na to uwagę Rosjanin, że ludzie stali się lepsi. Lepsi, bo przecież nikt nie rodzi się zły jednak i Rosjanin chce być dobry tam, gdzie może. I Rosjanin w ogóle, gdyby pozwolono mu być dobrym, gdyby temu narodowi pozwolono być przez jakiś okres historii narodem szczęśliwym, to byliby wspaniali ludzie. Przykład. Jestem chora, mieszkam sama. Tak, bo pani pokazuje te przykłady właśnie. Mąż, jak się dowiedział, że ja mam zamiar zostać w Rosji, już wtedy skończył się, on był pierwszym po naszej transformacji korespondentem polskiej telewizji w Moskwie. Po 3 latach zwinął żagle, a ja mu powiedziałam, mój drogi, ja zostaję. Jak już raz jestem na Marsie, to ja nie mogę z tego Marsa tak łatwo zrezygnować. Nieważne. Ważne, że jestem sama, jestem bardzo chora i gdzieś się tam dzwoniłam do jakiejś apteki odległej, że w tej aptece jest właśnie lekarstwo, które jest mi potrzebne. I mówię, Boże, no to ja tego lekarstwa nie mogę mieć, to bo po niego nie dojadę. Na to pani ze mną rozmawiająca pyta się, a przy jakiej stacji metra pani mieszka? I przez całą Moskwę wiezie na moją stację metra to lekarstwo i mi go na mojej stacji metra dostarcza. I ja oczywiście, że jest to, nie mogę tego zapomnieć, tak? Nie pamiętam tej osoby, ale zapewniam Państwa, że nie ona jedna. Rosjanie naprawdę są dobrzy. Naprawdę uczynni bardzo. Są bardzo uczynni. I jeżeli na przykład są uczynni, są przyjacielscy, nie w stosunku do inostranców, czyli do osób z zagranicy. Ciągle ta nieufność w nich jest. I trudno przeniknąć do domu rosyjskiego, nieważne, ale dla siebie sami są bardzo dobrzy i jak się wyląduje w Moskwie ogromnej o północy w domu przyjaciela, to mimo, że przyjaciel musi na 6 wstać do pracy, to jednak cię przyjmie tak jak trzeba, jednak przesiedzi z tobą tę noc i wypłaczesz mu się i zawsze znajdziesz... I on sam zapłacze nad twoim nosem. Oczywiście i zawsze znajdzie się jakieś miejsce do spania, a ponieważ wtedy, kiedy ja byłam, no jednak niedostatek był dosyć duży, to przychodziło się z własnym prowiantem. I naprawdę to są ludzie dobrzy, jeśli tylko mogą być dobrymi. Miałam serdeczną przyjaciółkę, która, osoba zamożna, znalazła na przykład ślepego żebraka nocującego przy śmietniku. Wzięła tego żebraka na swoje pałace, odwszyła go, odmyła, znalazła mu lokum, to znaczy odpowiedni dom i w ogóle zaopiekowała się nie tylko tym człowiekiem, zajmowała się psami, kotami, wszystkim. Ale wtedy, kiedy
jacyś narkomani prawdopodobnie na jakiejś tam balance napadli na jej syna obwieszonego złotem bez sensu, 16-latka, połamali mu ręce, ręce się zrosły, no i wszystko to było już zapomniane, aż pewnego dnia Ałoczka mi mówi, no wreszcie odetchnęłam z ulgą. Co się okazało? Najęła bandytów, bandyci rozprawili się z tymi, którzy napadli na tego syna. Było to 6 osób. 4 osoby pobito, a 2, Ałoczka powiedziała, no cóż. No cóż. Słabi byli. No tak. Więc to są elementy, które nam się nie mieszczą w głowie, ponieważ powtarzam, gdyby Ała poszła do sądu i powiedziała, proszę panów sędziów, pobito mojego syna, złamano mu ręce, zrobili to ci i ci i ci, to nie miałaby żadnej gwarancji, że rodzice tych, którzy pobili, nie przyszliby z ogromną łapówką do sędziego i on by powiedział, ależ nie, to pani syn napadł na nich z nożem. Więc jeśli ta kobieta tak zrobiła, oczywiście w moich oczach skandalicznie, to jednak spójrzmy na inną sprawę. Absolutny brak wymiaru sprawiedliwości w Rosji. Sądy, które wydają, które w tej chwili wydają mniej wyroków uniewinniających niż za Związku Radzieckiego, czyli mniej więcej 2%. Stajesz przed sądem oskarżony o cokolwiek. Podrzucą ci narkotyk, ci śledczy, którym jesteś potrzebny i mimo, że śledczy wiedzą, że podrzucili ci narkotyk, mimo że pani sędzia wie, że podrzucili ci narkotyk, mimo że prokurator, który cię oskarża, też o tym wie, i tak zostaniesz skazany, bo żaden normalny sędzia nie przeciwstawi się prokuratorowi, bo sędzia to nie jest tak jak w naszej części Europy człowiek, który podjeżdża własnym samochodem z własnego mieszkania i wraca do własnego mieszkania. To jest osoba publiczna, która ma samochód służbowy i mieszkanie służbowe. Więc te powiązania są o wiele ściślejsze. A poza tym prokuratura to nie jest prokuratura cywilna. Prokuratura jest organizacją wojskową. To są te siłowiki. Prokurator się pojawia w mundurze. W prokuraturze jest hierarchia wojskowa. Więc nic, tak jak powiedziałam, nic tam nie jest podobne do tego samego gdzie indziej, czyli u nas. I dlatego, jeżeli my mówimy o absolutnym braku wymiaru sprawiedliwości w Rosji, to nie jest to w niczym podobne do braku sprawiedliwości u nas. Póki co jeszcze, tak. Póki co jeszcze. Więc naprawdę, żeby zrozumieć Rosjan i popatrzeć na nich z każdej strony, to trzeba tam być. To nie wystarczy pojechać na miesiąc, na dwa. Przeczytać jakiś artykuł, wywiad. A to w ogóle. A poza tym, proszę państwa, większość jeździ do Moskwy czy do Petersburga jako turyści. Albo wykupicie sobie państwo piękną wycieczkę po Załatym Kalce, czyli pięknym takim okręgu cudownych cerkwi. I będziecie zwiedzać przepiękne zupełnie zabytki rosyjskie, które mnie urzekły od samego początku. I wrócicie zachwyceni, bo pokażą wam to, co powinniście zobaczyć. Ale gdy znajdziecie się na jakiejś wsi, 20 kilometrów pod Moskwą, możecie się bardzo zdziwić, jeśli zobaczycie tam chałupę bez kanalizacji, czyli wygódkę poza chałupą. Jest takich jeszcze dzisiaj 30 milionów gospodarstw bez kanalizacji. Tak, o tym się nie mówi. Jeśli chcecie poznać jednak Rosję, zrozumieć troszeczkę tą wojnę i właśnie nie... I trochę polubić Rosjan jednak. Tak, nie, przez to, że ich państwo możecie zobaczyć z drugiej strony i trochę zrozumieć. Poobserwować ich, jak biesiadują, jak traktują swoich przyjaciół. A nie tylko jak mordują. Bardzo serdecznie zachęcamy was do książki pani Krystyny. Książka pani Krystyny, pan Drzioszka, pnie się w rankingach, mnie to zupełnie nie dziwi. Będzie ona nagrodą dla naszych patronów. Zapraszam was również do poprzedniego odcinka wysłuchania, pierwszego odcinka rozmowy na temat tej książki. Zachęcam was również do mojej rozmowy, którą przeprowadziłem z panią Krystyną dla MP Go w ramach podcastu
Putin, życiorys mordercy. A to zupełnie inna sprawa. Bardzo serdecznie pani Krystyno, jak zwykle dziękuję. Ja mam też nadzieję, panu dziękuję i państwu też bardzo dziękuję. Do widzenia. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.